Referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy już w tę niedzielę. Do tego, aby o dalszym losie wójt Jabłonny także zadecydowali mieszkańcy, droga jest jeszcze daleka. Inicjatorzy jabłonowskiego referendum, czyli członkowie społecznej inicjatywy lokalnej, zapowiadają jednak, że zrobią wszystko, co mogą, aby doprowadzić je do skutku. Zdecydowaliśmy się, żeby dać pani wójt czerwoną kartkę, ze względu na działania. Naszym zdaniem i nie tylko naszym zdaniem, ale zdaniem mieszkańców gminy Jabłonna są to działania niewystarczające, a wręcz szkodliwe i grzechy zaniechania. Ludzie narzekają, tu i tam się słyszy te narzekania, że to jest nie tak, tamto nie tak, tu niedobrze, a nic konkretnie nie robią. I tu jest okazja, żeby po prostu zrobić coś konkretnego, czyli albo odwołać, albo przynajmniej zasygnalizować, że tu nie jest tak super, jak to się w słowach wydaje. Główne zarzuty inicjatorów referendum dotyczą niewystarczającego ich zdaniem wykorzystania przez gminę środków unijnych. Mówią wprost o zmarnowanej szansie na dalszy rozwój. W ostatnim czasie znikomy procent gmina się postarała przez to właśnie, przez nasze interpelacje, przez nasze naciski. To jest za mało. Przegapiony został ten okres kilkuletni, dzięki któremu zakłady małe, drobne, większe, rzemieślnicze mogłyby się rozwijać, a nie likwidować. Wójt Olga Muniak odpiera zarzuty, mówiąc, że to w dużej mierze dzięki środkom unijnym udało się m.in. wyremontować ulicę Modlińską i chodniki wzdłuż niej, okolice budynku Urzędu Gminy i doprowadzić do skutku budowę układu drogowego przy powstającym komisariacie policji. Na dzisiaj mam podpisane umowy, które już realizuję na 2,5 miliona. Milion złotych są przygotowane wnioski, gdzie będziemy podpisywać umowę, a przez swój okres, w którym ja tu jestem wójtem, zdobycie środków zewnętrznych w wysokości 10 milionów, myślę, że to nie są małe pieniądze. Kolejny zarzut to zbyt duże wydatki na administrację. W przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 350 zł, a jak twierdzą inicjatorzy referendum, w innych gminach o podobnej wielkości wynoszą one niecałe 200 zł. Społeczna inicjatywa lokalna obwinia też wójt o brak realnych działań w sprawie podtopień, do jakich dochodzi na terenie gminy, i o nieremontowanie gminnych dróg. Oldze Muniak zarzuca się również niedotrzymywanie wyborczych obietnic dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Chotomowie i na terenie Dąbrowy Chotomowskiej. Większość mieszkańców gminy jest nieskanalizowana i nie ma wodociągu. Woda pozostawia dużo do życzenia. Również liczymy i oczekujemy, że w końcu nastąpi ten przełomowy moment, kiedy te inwestycje zostaną zrealizowane. Do końca roku będziemy mieć już wstępną dokumentację kanalizacji Chotomowej i Dąbrowy Chotomowskiej. Szykujemy się na okres finansowy 2014-2020, żeby mieć gotową dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę i przy małym zadłużeniu gminy możemy wziąć kredyt, zrealizować inwestycje i Unia nam pieniądze zwróci. Członkowie społecznej inicjatywy lokalnej obwiniają też wójt o przeciągającą się budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego, które powstaje u zbiegu ulic Chotomowskiej i Kisielewskiego. Odpowiada pani wójt za to, że pomimo tego, że to była najtańsza firma, ale wiedziała o tym, miała prawo o tym wiedzieć, że to jest firma, która nie rokuje dobrego prowadzenia budowy. Szkoła, gdy zostało wybudowane znaczna ilość murów, została rozebrana. Zaapelowaliśmy, napisaliśmy pismo do pani wójt, że budowa została rozgrodzona, budowa została opuszczona, jest śmietnisko, jest to zła wizytówka szkoły. Mimo tych perturbacji wójt zapowiada, że szkoła zostanie oddana w terminie. Chcę uspokoić mieszkańców swoich, którzy będą oglądać ten program. Mimo wszystko termin zaplanowany oddania nowej szkoły do użytku wcale się nie przesunął. To jest koniec maja następnego roku, czyli we wrześniu szkoła ruszy. A na dzisiaj z harmonogramem jesteśmy do przodu. Na liście zarzutów pojawia się też ten mówiący o odpowiedzialności wójt za to, że w studium zagospodarowania przestrzennego teren leśny przyległy do osiedla Słoneczna Polana i Przylesie został zamieniony na teren budowlany. Olga Muniak to dementuje. Te wszystkie tereny, które są przy Słonecznej Polanie, przy osiedlu, przy lesie, to co w projektowanym, pierwotnym studium było terenami budowlanymi, pozostanie lasem.
Inicjatorzy referendum zwracają też uwagę na brak dostatecznej oferty kulturalnej dla młodzieży i zbyt małą liczbę obiektów sportowych na terenie gminy. Poruszają też kwestię braku poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ja mieszkam przy przejściu podziemnym przy stacji PKP i po prostu w tej chwili na przykład dzieci boją się tam przechodzić po ostatnim incydencie, że ktoś tam kogoś nożem zaatakował. Tudzież ciągle wymalowane ściany świadczą o tym, że można by było w tym temacie coś zrobić, żeby tego unikać, bo to też są dodatkowe koszty. W tej chwili w Jabłonnie trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Aby doszło ono do skutku, podpisać się pod nim musi 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. W przypadku Jabłonny jest to około 1000 osób. Jest to demokracja bezpośrednia. Mamy tą szansę, możemy tą szansę wykorzystać, możemy jej nie wykorzystać. Ale my wybieramy drogę wykorzystania tej szansy. Nie chcemy tylko rozmawiać w naszych domach, w kolejkach, na ulicach. Nie chcemy tylko poprzestać na zwykłej czczej gadaninie. Chcemy działać. Nie zwracam uwagi zupełnie na to. Robię swoje. Robię swoje, nie zamartwiam się. Bo ostateczna decyzja i tak będzie należała do mieszkańców. Więcej szczegółów na temat planowanego referendum można znaleźć na stronie społecznej inicjatywy lokalnej pod adresem www.sil-legionowo.pl.